Każdy gra na możliwość swoich umiejętności. Prowadziliśmy do przerwy 1-0, mieliśmy kilka sytuacji, żeby podwyższyć rezultat na 2-0, nie udało się. To nie znaczy, że przy stanie 1-0 nie możemy dowieść tego wyniku do końca. Jeżeli będziemy tak popełniali proste błędy już nie w pierwszym meczu, można powiedzieć, że przy odrobinie szczęścia może się uda dowieść ten wynik, ale to nie chodzi o szczęście. Po prostu tak proste błędy płacimy w dzisiejszy cash i nie wolno sobie na tym poziomie sobie pozwolić na to. Jeżeli chcemy myśleć realnie, a myślimy o awansie, bo sama gra, do której jesteśmy predysponowani, stworzenie sytuacji, to o tym wiemy, a to nie znaczy, że kilka długich piłek może nam zagrozić, ale gdyby one były groźne, to bym to zrozumiał, ale przy takich, szczególnie ta pierwsza bramka sytuacji, nie możemy stracić bramki. Nie chodzi o drugą bramkę, tylko ta pierwsza bramka w dużym stopniu zależyła na wyniku tego spotkania. Oczywiście nie ma co dramatyzować, ale trzeba się zastanowić poważnie nad niektórymi zawodnikami, którzy po prostu zbyt często powielają błędy. Dziękuję bardzo. Trener rozwoju. Ja bym chciał zacząć od tego, że w tym miejscu powinien zasiąść trener Smyła i to on dzisiaj powinien cieszyć się ze zdobycia punktowej. Przechodząc do meczu, w ostatnim tygodniu nieco zmieniliśmy nasze ustawienie przez cały tydzień. Nastawialiśmy się na to, że z Miedzią będziemy chcieli zagrać trochę bardziej defensywnie. I tak też rozpoczęliśmy pierwszą połowę. Niestety szybko straciliśmy bramkę, nie chcieliśmy wykonywać nerwowych ruchów do przerwy, żeby zawodnicy te wszystkie swoje koncepty gry wykonywali tak, jak zakładaliśmy. No i w przerwie, widząc wydarzenia boiskowe, postawiliśmy na to, żeby pójść trochę bardziej ofensywnie, bo nie mamy nic do stracenia. Byliśmy przed tą serią spotkań na ostatnim miejscu i te trzy punkty są nam potrzebne jak tlen. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, no to w końcu trochę się szczęście do nas też uśmiechnęło, bo przeciwnik popełnił błąd w takiej dosyć łatwej sytuacji. To, co się zdarzało niestety, ale nam w ostatnim czasie. Na pewno warto się zastanowić, czy rozwój Katowice może grać w taki sposób, jak ostatnie 10 minut przez cały czas. Nie wiem, czy zawodnicy daliby radę grać przez pełne 90 minut w taki sposób. Na pewno nasze ustawienie z końcówki spotkania, a to, o którym rozpoczęliśmy ten mecz, było diametralnie różne, ale w sumie sumarum cieszymy się z trzech punktów. Znaliśmy potencjał Miedzi, być może zbyt dużym respektem podeszliśmy do tych nazwisk, które tu dzisiaj przyjechały, ale w tym zespole Miedzi naprawdę jest duży potencjał i to będzie, myślę, w dalszym ciągu poważny kandydat do awansu, także my cieszymy się, że punktujemy z takimi zespołami, a w sumie punktujemy z zespołami, z którymi tych punktów no nie do końca się mogliśmy spodziewać, bo Wisła Płock czy Miedź Legnica to raczej nie są zespoły, z którymi można było zakładać zwycięstwa, a z tymi, którymi powinniśmy liczyć na trzy punkty, to się nie udało. Dziękuję.